Jaka ilość białka w jednym posiłku ma sens? Czyli ile możemy zjeść, żeby tą ilość przyswoić? Porozmawiamy sobie dziś o tym, bo najnowsze badania pokazują, że prawdopodobnie przez lata myliliśmy się co do tego, ile tego białka rzeczywiście organizm przyswaja z jednej porcji i prawdopodobnie możemy zjeść go znacznie więcej. Zapraszam na odcinek. Być może słyszałeś, że maksymalna ilość białka, którą jesteśmy w stanie przyswoić z jednego posiłku, to niektóre źródła podawały 15, inne 20, 25, 30, no maksymalnie 35 gramów białka z posiłku możemy przyswoić, a reszta nie odkłada się jako tkanka tłuszczowa, ale po prostu jest wydalana z naszego organizmu, ponieważ te aminokwasy zostają utlenione, jeżeli nie zostają zużyte. Najnowsze badania pokazują, że prawdopodobnie możemy tego białka zjeść więcej, a być może nawet znacznie więcej. I to myślę, że jest ważny temat, tym bardziej, że przez ostatnich kilka lat wzrasta ta nasza świadomość i znowu zwracamy się w kierunku tego białka jako jednego z ważniejszych makroskładników w naszej diecie i nawet na dietach wysokotłuszczowych, niskowęglowodanowych, keto, low carb, no stawiamy też na to białko, a nie traktujemy go marginalnie i tylko pilnujemy, żeby były wysokie tłuszcze i niskie węglowodany. Bo rzeczywiście to białko jest bardzo ważne. I teraz badanie, które ukazało się w grudniu 2023 roku, pokazało, że dużo więcej absorbujemy tych aminokwasów w jednym posiłku, niż by nam się wydawało. Czyli nie 15, 20, 30, a możemy nawet zużyć do 100 gramów, a być może więcej, a być może, jak twórcy tego badania, naukowcy pokazują, nie ma tego w ogóle górnego limitu białka, jeżeli chodzi o przyswajalność. To badanie było przeprowadzone u osób po treningu, po aktywności fizycznej 60-minutowej i to jest bardzo ważne, bo teraz porozmawiamy sobie o tym właśnie przyswajaniu białka po wysiłku fizycznym, które prawdopodobnie ta przyswajalność jest wyższa niż bez. Ale potem na końcu powiemy sobie też o tym, ile tego białka jeść, jeżeli akurat treningu nie mamy, czy jeżeli nie jesteśmy aż tak aktywni fizycznie. Sportowcy mieli 60-minutowy wysiłek fizyczny i później zostali podzieleni na trzy grupy. Jedna dostała shake potreningowy, który nie miał w ogóle w sobie białka. Druga grupa dostała shake, gdzie było 20 gramów białka w tym shake'u. I trzecia grupa dostała aż 60 gramów białka w szejku. Co ciekawe, był to izolat białka serwatkowego, czyli no takie dla większości osób standardowe białko, które też ma swoich przeciwników, bo niektórzy mówią, że ono się wcale tak dobrze nie przyswaja i że lepiej jeść tylko po prostu produkty takie pełnowartościowe, a nie odżywki białkowe. No więc tutaj był ten izolat białka potreningowo. I co się okazało? Że oczywiście grupa, która tego białka w ogóle nie zjadła, no to miała najniższą syntezę białek mięśniowych, bo to właśnie o tą syntezę białek nam chodzi, czyli MPS z angielskiego Muscle Protein Synthesis. Natomiast grupa, która zjadła 100 gramów tego białka w porównaniu do 20. Już w przeciągu pierwszych 4 godzin od spożycia posiłku ten wzrost syntezy był o 20% wyższy w grupie, która przyjęła tego białka 100 gramów niż w grupie, która przyjęła go 20 gramów. Czyli już na początku to działało lepiej i więcej było tych aminokwasów zużywanych proporcjonalnie przy większym doładowaniu. Natomiast, co bardzo ciekawe, to się utrzymywało, a nawet zwiększyło, bo pomiędzy 4 a 12 godziną po spożyciu posiłku ten wzrost był o 40% wyższy. Co to oznacza? To oznacza, że te białka, szczególnie te aminokwasy, które są właśnie potrzebne do wzrostu mięśni, czyli do tej syntezy białek, między innymi leucyna, albo nawet głównie leucyna, one nie są utleniane, tylko rzeczywiście trafiają tam, gdzie powinny, bo to było też badane, gdzie te białka trafiały i one trafiają do mięśni.
Oznacza to, że tak naprawdę po treningu, jeżeli ty spożyjesz odpowiednią ilość białka, dużą ilość białka, to możesz sobie oszczędzić już kolejne posiłki, bo ten proces nawet 12 godzin tej syntezy cały czas trwa. I to nie jest tak, że to białko, jeżeli zjesz go za dużo, no to od razu właśnie, jak niektórzy dawniej twierdzili, jest po prostu odpadem. Tylko po prostu wydłuża się proces trawienia, wydłuża się proces absorpcji tych białek w naszym organizmie. I to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że jeżeli masz odpowiednią podaż białka po treningu, to nie musisz się martwić tym, że za chwilę musisz mieć kolejny posiłek wysokobiałkowy, tylko z tej jednej porcji możesz naprawdę skorzystać. To jest też dobra wiadomość dla osób, które jedzą na przykład na dietach niskowęglowodanowych, dwa, a czasem nawet jeden posiłek dziennie, bo okazuje się, że możesz w tym jednym posiłku czy w dwóch posiłkach umieścić sporą ilość białka i to się wchłonie, przyswoi i będziesz miał odpowiednią ilość białka w diecie. Natomiast przejdźmy sobie teraz do osób nietrenujących albo do spożywania białka nie tylko okołotreningowo. Kilka lat wstecz były takie badania, co ciekawe i ważne, robione na kobietach. I okazało się, że jeżeli kobietom podano jakby ich zapotrzebowanie na białko w jednym posiłku, a drugiej grupie w czterech posiłkach, czyli po prostu jedne kobiety dostały na śniadanie swoją większość jakby białka i w pozostałych posiłkach już miały go mało, a druga grupa dostała w każdym z czterech posiłków podobną ilość białka, to nie miało to wpływu większego na syntezę białek mięśniowych, czyli nie jest tak, wiadomo, że dobrze jest bilansować posiłki i nie jeść tylko na przykład posiłku węglowodanowego, szczególnie na low carb czy keto i nie bilansować go, ale rzeczywiście możemy większą porcję tego białka włożyć w jeden posiłek i to też będzie ok. I drugie badanie, bardzo ciekawe, było na kobietach w wieku średnio 68 lat, bo wiemy, że z wiekiem jest ten problem, że zaczyna nam ubywać masy mięśniowej i oprócz kluczowej aktywności fizycznej, która jest istotna, żeby ten proces nie następował i nie dochodziło do sarkopenii, to druga rzecz, spożycie odpowiedniej ilości białka. I u tych kobiet też był taki podział, że właśnie albo w czterech posiłkach taka sama ilość białka, albo w jednym posiłku większa ilość białka, w pozostałych trzech mniejsza. Okazało się, że u tych kobiet ta synteza białek właśnie była nawet lepsza, kiedy jednorazowo dostarczyły sobie większą ilość białka i to też jest, pokazuje nam i też było trochę innych badań, które pokazują nam, że jakby w każdym posiłku zjemy tylko, nie wiem, 10-15 gramów białka, no to może to być niewystarczająca ilość tych aminokwasów, między innymi właśnie leucyny, do tego mocnego sygnału, jeśli chodzi o syntezę białek mięśniowych. Więc druga wiadomość, która chcę, żeby wybrzmiała, to taka, że warto przynajmniej w jednym posiłku zjeść większą ilość białka, większą, mam na myśli, no przynajmniej te 30, a być może nawet więcej gramów białka na posiłek. Także myślę, bardzo dobre dla społeczności niskowęglowodanowej wnioski, no bo zazwyczaj przy żywieniu niskowęglowodanowym jemy tych posiłków po prostu mniej, więc nie tylko 30 gramów białka możesz zjeść na posiłek, żeby to miało sens. Możesz zjeść go więcej, możesz też zjeść go więcej około treningowo, zaraz po treningu i odżywki białkowe też działają i też są ok. Natomiast na pewno pamiętaj o tym, że to białko jest ważne i pilnuj jego ilości, bo nieraz na keto łatwo jest zjeść po prostu białka za mało i to też będzie miało bardzo niekorzystne działanie na nasz organizm. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o tych badaniach, czy ten temat jest ciekawy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, propozycje kolejnych materiałów, to zapraszam właśnie do sekcji komentarzy. A tymczasem pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!